Dzień dobry. Witamy Państwa po dłuższej nieobecności. Czas ten był dla nas bardzo pracowity, niemniej pracowity był też dla naszego rządu, ponieważ w marcu ogłoszono nadchodzące zmiany w Nowym Ładzie, co pewnie wielu z nas przyjmie z dużą ulgą. Od 1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną ze zmian było podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz progu podatkowego do 120 tysięcy złotych. Jednocześnie zlikwidowana została ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części składki zdrowotnej. Miała to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, do jej działania jednak było wiele zastrzeżeń. Z nowego projektu wynika m.in., że od lipca 2022 roku obniżona zostanie stawka PIT z 17 do 12% dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, którzy są w pierwszym przedziale skali podatkowej, a więc zarabiają do 120 tysięcy złotych rocznie. Ponadto wprowadzone zostanie wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Dodano, że roczny limit dla liniowców wynosi 8,7 tysiąca złotych, dla ryczałtowców wynosi 50% zapłaconych składek zdrowotnych, a dla podatników na karcie wynosi 19% zapłaconej składki. Zniknąć ma za to tzw. ulga dla klasy średniej, która powodowała wiele problemów dla pracowników, pracodawców i księgowych. Ministerstwo Finansów zmienia także zasady stosowania kwoty wolnej w trakcie roku podatkowego w przypadku podatników mających więcej niż jedno źródło dochodów. Będą oni mogli upoważnić nawet trzech płatników, pracodawców, zleceniodawców lub ZUS, do zmniejszenia zaliczek na PIT o kwotę wynoszącą 3600 zł. W przypadku pierwszej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch po 150 zł, a przy trzech po 100 zł. To sprawi, że wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek. Nie wiadomo jednak, co z obowiązkiem podwójnego wyliczania zaliczek za 2022 rok. Resort Finansów zapowiedział także zmiany przy odliczeniach dla samotnych rodziców. Wróci możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem w miejsce ulgi w wysokości 1,5 tysiąca złotych. W rezultacie samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tysięcy złotych. Poza tym renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. To oznacza, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać będzie z kwoty wolnej w wysokości 30 tysięcy złotych. Poza tym ulgi podatkowe, to znaczy ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, oraz ulga dla pracujących seniorów, będą obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie, co sprawi, że od zasiłków nie będzie podatku do ustalonego w tych ulgach limitu. Z kolei od stycznia 2023 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacić mają również komplementariusze. Projekt przewiduje bowiem zmiany także w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jako prowadzący działalność gospodarczą będzie także traktowany komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej. Ministerstwo chce zatem uszczelnić system i zablokować korzystne rozliczenia spółek komandytowo-akcyjnych. Z przepisów podatkowych zniknąć ma także od 2023 roku ulga na zabytki, czyli tzw. pałacyk plus, oraz rozwiązania związane z abolicją podatkową. Zmiany w podatkach, które przedstawił resort, wejdą w życie 1 lipca 2022 roku. Podatnicy zyskają też możliwość zmiany formy opodatkowania, choć zmiana ta będzie możliwa jedynie na zasady ogólne. Nie będzie możliwości zmiany na ryczałt lub na podatek liniowy. Podatnicy, którzy aktualnie rozliczają się na zasadach ryczałtowych, mają z kolei zyskać możliwość zmiany opodatkowania pomiędzy 1 lipca a 22 sierpnia. Oznacza to, że będą mogli przez pierwszą połowę roku być opodatkowani w formie ryczałtu, a drugą połowę według skali podatkowej. W związku ze zmianami podatnicy będą mieli obowiązek rozliczenia się z fiskusem do 30 kwietnia 2023 roku. Obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich podatników, niezależnie od tego, czy dokonają zmiany formy opodatkowania. Stąd osoby, które rozliczają się na ryczałcie i na karcie podatkowej, zyskają więcej czasu na złożenie deklaracji rocznej. Wygląda więc na to, że rząd po kilku miesiącach robi wielki tył w zwrot
w związku z Nowym Ładem i może tym razem przyniesie to podatnikom wymierną korzyść. Dziękujemy za uwagę.